Siemanko! Witam serdecznie Was na moim kanale po długim czasie. Z tej strony Wasza Olka. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że próbujecie razem ze mną. Ja jak zawsze wyskakuję jak Filip z konopi. No ale takie jest moje życie. Nie ma co udawać, nie ma co przeciągać. Ruszamy z tym tematem. Myślę, że ci z Was, którzy śledzą mnie na Insta, dobrze wiedzą, że jedną z rzeczy, która wychodzi mi najlepiej, jest co? Gdakanie, gadanie, komentowanie. Więc właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Poza tym naprawdę szczerze zachęcam do zaglądnięcia na mojego Instagrama, szczególnie na Instastory. Tam zawsze coś się dzieje, zawsze się tam śmiejemy, doradzamy, pomagamy. Mówię Ci do tańca i do różańca. Zapraszam każdego z Was. Kto by się spodziewał, kuchenne rewolucje Magda Gessler. Ja myślę, że jak większość osób, które komentują ten program, mogę przyznać wprost, jestem fanką. Jestem fanką od lat, dlatego jest tu taki mały issue, ponieważ większość odcinków ja znam na pamięć wręcz. Niejednokrotnie oglądałam po kilka razy, więc pomyślałam, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie komentowanie najnowszego sezonu razem z panią Madzią. Zaczynamy oglądanie. Ja idę na żywioł, nie widziałam, nie oglądałam. Spójrzmy razem. Karpilówka prowadzi Marcin. Ja z panem jestem około 30 lat już. Z Karpilówką jestem związany 17 lat. Na początku byłem kelnerem, później byłem mianowany jako menadżer. Właścicielem restauracji jestem od 9 miesięcy. Przy czym nie tylko Marcin związany jest z Karpielówką od tak dawna. Pracujemy tutaj bardzo długo wszyscy razem. 16 rok będzie jak pracuję. Pracuję tu 15 lat. To już tyle lat pracujemy jakoś. Kwestia przyzwyczajenia jest. W restauracji pracuję jakieś 15 lat. Kurczę, powiem Wam, że tak, ekipa naprawdę wydaje się na pierwszy rzut oka zgrana. Pan ma doświadczenie, przeszedł wszystkie szczeble gastronomii, za co serdecznie gratuluję. Ja zawsze byłam na kelnerowaniu, natomiast powiem Wam, ja nigdy nie chciałam iść wyżej. Dla mnie gastronomia, możesz zrobić mega biznes, możesz się dorobić, ale to wymaga wielkiego, ogromnego poświęcenia. Długi staż nie uchronił nowego właściciela przed pewnym bolesnym zaskoczeniem. Przejmując tą restaurację, do końca nie wiedziałem, jakie są koszty, bo jako menadżer nie mówiono mi wszystkiego. No to byłby największy błąd, że tego nie sprawdziłem. Miesięczne opłaty w tej chwili wynoszą około 100 do 10 tysięcy. Codziennie mam telefony, kiedy Marcin zapłacisz, przerosły mnie te wszystkie koszty. No właśnie o tym przed chwilą powiedziałam. Gastronomia wydaje się czasem, jak tam się wejdzie albo pokelneruje przez parę miesięcy, ale fajnie jak w kombajnie. Tymczasem rzeczywistość naprawdę miażdży. Jest tyle małych rzeczy, tyle dodatkowych, o których nawet nie śniło się filozofom, a co dopiero panu, który jest właścicielem. Także rozumiem go jak najbardziej, utożsamiam się. No trzymam kciuki, żeby wszystko było w porządku. Jednak niestabilność finansowa, ciężki temat. Koszty związane także z pensjami dla dawnych kolegów i koleżanek. Dostajemy pieniądze o ratach, zaliczkach. Nie jesteśmy w stanie uzbierać całej kwoty dla wszystkich ludzi. I to jest tak. 500 zł, 300 zł, 100 zł. W konsekwencji psuje się także atmosfera. Nawet jeżeli szef nie chce tego zauważać. Zawsze dbam o pracowników, staram się dbać o pracowników, więc relacje uważam, że mamy bardzo dobre, rozumiemy się. Marcin jest nerwowy. No, jakieś błaha jakaś sytuacja, to i naprawdę czasem doprowadza go do furii. Odzywa się takimi słowami, że nieraz było tak, że poszłam sobie i popłakałam. Trzeba go trochę tak uspokajać. Pomalutku wszystko zaczyna wychodzić. Pan ma problemy z emocjami. Widzę, wydaje mi się, że może być jakiś agresywny. Wiadomo, że ma problemy. Wiadomo, że na pewno jest mu ciężko, ale no tego się nie daje na pracowników. Ludzie, jejku. Pracownicy nie zgadzają się z szefem w jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Pracownicy w restauracji mają umowy zlecenia. A w chwili obecnej nie mam żadnej umowy. W tym momencie nie mam żadnej umowy. Czyli pracujemy na czarno. Powiem Wam tak, nie wiem jak Wy, dajcie znać, jestem ciekawa, ale ja w 2024 roku nie poszłabym do żadnej pracy, gdzie nie dostałabym nawet umowy, tylko praca na czarno. No, ciężko znaleźć słowa w sumie na to. Mam nadzieję, że jakoś będziemy walczyć. Magda Gessler podejmuje wyzwanie. Już na początku mocno zdziwiona.
Cała Polska kocha góralską kuchnię. Co oni sknocili, że mają kłopoty? Z uwagi na prawa autorskie i tego typu rzeczy, ten wstęp muzyczny będzie po prostu zrobiony przeze mnie, więc uwaga, zaczynamy. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, Madzie zaprosiłem, nocy nie przespałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, zaczynamy. Jest pani Madziusia, wchodzi. Ja mam tylko pytanko do wszystkich. Czy powie od razu, śmierdzi czy nie śmierdzi? No, słucham was. Bo myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą w wielu przypadkach pani Madzia robi zaraz po wejściu. Ani dzień dobry, ani pocałuj mnie. Po prostu śmierdzi tutaj. Po śledzie tatar wołowy. Potem rosół i kwaśnicę. Potem kaczkę. Czy to wszystko, czy jeszcze coś będzie dla pani? Nie, to jest okej. Dobrze, dziękuję. No, wydaje mi się, że estetyczne oczekiwania pani Madzi zostały zaspokojone. Spójrzmy na oczekiwania spożywcze. Śledź czy tatar na początek? No chyba śledź. Dobrze. Proszę. Proszę bardzo. Potwornie słone. Cebula grubo pokrojona. To jest typowa cebula, która gryzie w oczy. Powiem wam, że rosół to jest dla mnie nadzupa, to jest po prostu danie, jakiego w życiu nie ma i nie będzie innego. Jeśli ja bym była skazana w Alcatraz i by się zapytali, co chcę na ostatni posiłek przed, wiecie, to bym powiedziała rosół od mamy. Czy równie nieprzyjemny okaże się tatar? Co mam z tym zrobić? Potworna ilość cebuli, która ma udawać, że coś tutaj jest. To jest cebula taka sama niedobra jak w śledziu. Mamy tatara kompletnie niedoprawionego. Może pani to doprawi, może będzie jadalne. Bardzo proszę. Ja za każdym razem, jak kroję lub obieram cebulę, no to mam łezki w oczkach, nie? Więc nie wiem, o co chodzi pani Madzi. Czy jest jakaś cebula bezwonna? Albo cebula made by Magda G? I ona nie piecze w oczy? Dajcie znać. Zdejmujemy tej oliwy. Dobrze. Dziękuję. Jest bardzo dobra oliwa do włosów, tak. Tu powinien być olej rzepakowy. My nie dajemy na przykład oliwy z oliwek do tatara. My dajemy olej, a że stoi tam oliwa, rola sali, tak, przygotować przyprawniki. Powiem wam, nie rozumiem tego. Na sali stoi oliwa, która de facto jest też bardzo dobra, natomiast do dania dodawany jest olej, jakiś tam z butli, 15 litrów. A komu to przeszkadza? No jak widać, komuś przeszkadza. Po tatarze bez charakteru kolejna zupy, a wśród nich na królową Podhala. Ona jest tak cienka, jak cienka herbata. Po prostu brak mi kwaśnicy w kwaśnicy. Rosół, to wszystko, co ja kocham w rosole. Czyli smak mięsa, warzyw, to mi gdzieś ucieka. Podsumowując, wygląd jest, ilość jest, smaku nie ma. Kochana, no nie ma, czy będzie, zaraz się okaże. Wielówce na Ursynowie gotuje się niestety bardzo słabo, czego konsekwencje gospodarze poniosą od razu. Ponieważ proszę wziąć jedną cebulę, tą największą, ponieważ pan jest najbardziej odpowiedzialny za te smaki i chrupać ją jak jabłko. Panie również tą najmniejszą, pan tą dużą. Aż do końca. To nie jest straszna kara. Macie chyba oglądała filmik, jak córka Kim Kardashian jadła cebulę niczym jabłko i tym się zainspirowała, bo nie wiem skąd ten pomysł, ale myślę, że faktycznie nie jest to jeszcze najgorsza rzecz. Nie każesz jeść tą cebulę w tatarze, to ty też masz jeść tą cebulę, no cholery. Ta cebula jest gorzka. Ta cebula jest ostra. To jest do robienia rosołu, żeby to zapiec i wrzucić i ma wtedy moc, ale nie do jedzenia tego na surowo. To była gorzka lekcja, ale faktycznie jest, cebula była zła. Pewnie pamiętacie te odcinki, gdzie kazali na przykład pić gościowi olej albo jeść pieczarki jakieś z puchy czy z plastiku. W ogóle odcinek pieczarkowy i pieczarki na twarz wyrzucone z Rzeszowa. Ludzie, ja na tym bloku ile się amareny opiłam. Boże, jakie memories. Może faktycznie obejrzymy razem ten odcinek. Dajcie mi znać. Ile lat tu pracujesz? 15. Tu pracujesz od 15 lat? Ja szefem kuchni ile czasu jest? No ja jestem miesiąc. Tak. No. Biedny człowiek, a szef stwierdza, tak? Tak. Tu jest niezły cyrk na talerzu. Albo tym, albo takim nożem do drewna. Załoga karpielówki poczuła respekt przed Magdą Gessler i zabrała się za robienie porządków. Tylko czy aby nie za późno. To jest masakra.
No... Mam trasz. No sk***ce już dostaję. No z tego z tej drabinki. Ja byłam przerażona, bo myślałam, że w swoim życiu sprzątała raz okap najgorszy, ale to nie było najgorszy. Aż mnie zatkało, jak zobaczyłam stan tej kuchni, ale przyznam Wam szczerze, że raz pracowałam też w bardzo podobnej kuchni, no ale to wszystko wynikało oczywiście z właściciela podejścia, ponieważ właściciel przychodził, wrzucał wszystko brudne do zmywaka, po zmianie zamykał restaurację, nie kazał nic robić, natomiast w każdym innym miejscu myśmy mieli i przed otworzeniem, i po otworzeniu skrobanie do sufitu, ludzie, no codziennie, co po każdej zmianie, więc dla mnie jest to niewyobrażalne, żeby zostawiać takie coś i wychodzić do domu po pracy. To było najgorzej w moim życiu chyba. Olśnić Magdę Gessler udaje się nielicznym. A czy uda się załodze karpielówki? Pora odkryć prawdę. Coś mi tu śmierdzi. Jestem tutaj od 2006 roku. Na początku byłem kelnerem, później menadżerem. Aha. I od tego roku, od stycznia, pomogłem szefowej w ten sposób, że założyłem własną... A dlaczego pomogłaś jej? Poprosiła mnie o pomoc. A ona dalej właścicielką? Nie jest właścicielką. To dlaczego na ciebie to przepisała? Bo nie bardzo. Czyli to było nie przepisanie, tylko założyłem własną działalność gospodarczą, żeby ta firma dalej działała. Żeby... Ale dlaczego jej zależało na tym, żeby dalej działała? Sentymentu. Aha, a nie ma z tego profitów? Nie ma. I to jest taki idealizm. Cofam moje słowa z początku. Fundament potencjalny był fajny, natomiast fundament prawdziwy jest średni, ponieważ nie dość, że pan przejął restaurację trochę z jakimiś długami i tak naprawdę z dużym obciążeniem, to nie ma umów, nie ma dokumentów, nie ma pieniędzy, nie ma niczego. Restaurację karpiłka przejąłem z długami w wysokości 200 tysięcy i odstępnego musiałem zapłacić 20 tysięcy złotych. Masz zaległości w czynszu? Teraz nie. Kręcisz. Weź ty sobie poukładaj tą swoją prawdę w głowie, żebym ja się nie gubiła, bo się gubię. Umowy. Gdzie są umowy o pracy? Umowy materiał stykło, jeden pracownik, umowy zlecenia. Nie rozumiem. Czyli tak praktycznie nie powinnam tu być, bo jest to nielegalne. Sorry, ale tutaj zgadzam się z panią Madzią w 100%. Ja rozumiem, że są różne sytuacje, ale nawet ty jako właściciel i ty jako osoba fizyczna możesz wziąć kawałek papieru, napisać pewne zasady i po prostu stworzyć umowę jakąkolwiek dla tego pracownika. Ja mam ratować kogoś, kto jest nie w porządku wobec ludzi i państwa? Daję ci 10 minut. Bo rozmawiam teraz z panią Magdą Gessler, ona pewnie wiedzieć, jeżeli oni nie będą mieli umów, to jest nielegalne. To ja ci dam panią Magdę i pozwolę z nią, dobrze? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, pani z księgową, dzień dobry. Znaczy księgowej, jak księgowej, postaram się prowadzić jakąś finansę, żeby... Mam pytanie, czy pan ma uprawnienia księgowego? Nie. Dziękuję. No... Kończymy rozmowę. Poproszę do łok. Ten pan zajmuje się... Zwariowałeś? Ty jesteś przytomny? Chcesz siedzieć? Panie Marcinie, kochany, co się dzieje? No? Dlaczego wy tutaj pracujecie? Czy to jest na zasadzie rozpędu? Czy nadziei, że jednak wszystko się poukłada, miejsce jest duże, fajne i kiedyś zarabiało? Tak. To jest właśnie nadzieja i przywiązanie do tego miejsca. Przywiązanie do miejsca, ten temat. Jeśli chcecie, żebyśmy mieli tą rewolucję i żeby ocalić wasze miejsca pracy, chociaż to nie są wasze miejsca pracy, bo z tego co wiem, jest jedna osoba na umowę o pracę. My mieliśmy umowę od pani poprzedniej właścicielki. Ale pani się tu pokazuje? Nie. Od miesiąca nie. Od miesiąca, a od 9 miesięcy właścicielem jest Marcin. Nic nie wiedzieliśmy. No to my wcześniej o tym nie wiedzieliśmy. Przekręt. Marcin, to jest tak. Jeżeli oni do jutra nie mają umowy o pracę, to po prostu nie ma ani rewolucji, ani restauracji, bo ją zamykam. Zamykam ją oficjalnie. Co tam się dzieje? Kochani, no przecież tu naprawdę są jakieś dziwne sytuacje. I na, myślę, na granicy prawa, no jakaś szara strefa tu wchodzi, bo... Pracownik nie wie, kto jest właścicielem, nie wiadomo, gdzie jest była pani właścicielka, nie ma umów, nie ma ZUS-u, nie ma niczego.
Skąd tam jest jedzenie w ogóle? A ty? Tobie jest wszystko jedno. Nie jest mi, pani Magdo, wszystko jedno. Jest ci wszystko jedno, bo zostawiłeś ludzi sobie, a mówią. Ludzi, którzy pracują po 15 lat. Kochany, sam żeś się w tym wszystkim zamotał. No, z czego to wszystko miało powstać? No. W myśli nie wytłumaczy, powie, a później się wypiera. No taki oszust. Oho, zaczyna się. Wychodzi wszystko, kochana. No, ciekawe, co będzie dalej. Magda Gessler mimo to zajrzy do kuchni. Czy ten udało się wypucować na błysk? O Boże. Tam robili porządki jeszcze dzisiaj. O Boże, dzisiaj? Tak. Przepraszam, ale tu i tak śmierdzi, że pomogę zgniotować. Kurde, takiego gnoju w życiu nie widziałam. Jezu, oni to wszystko tam zostawili, nawet nie posprzątali tego wiadra, ludzie. Przecież było wiadomo, że Madziusia wchodzi do kuchni. To jest brak szacunku dla zdrowia, dla życia. Ten koleś oszalał. Nie wiem, czy ja się tu jutro pojawię. Bardzo wam współczuję i dziwię się, że nie macie wyobraźni. Cześć. Dziękuję. Dzisiaj miała sprawdzić czystość kuchni, a weszła do gnoju. Że są w kuchennych rewolucjach, czy co miałem im powiedzieć? Nieważne. Właściciel ma wszystko daleko i oczywiście typowo zwala winę na pracowników, na restaurację, na pogodę, na wszechświat, no i tyle. Co by się nie działo, to jest wina kuchni. Tu też do nas z pretensjami przyszli, bo to jest wina kuchni. I tak zawsze było praktycznie. Szkoda słów. Ból w sercu w środku taki, że nieprzyjemnie mi to wszystko. Ja tak w Holandii jestem bardziej na bieżąco, to oglądałam o wiele mniej tych odcinków, ale nie myślałam, że są takie dramy. Ludzie, przecież to jest najświeższy odcinek. W ogóle nie ma umów, nie ma w ogóle żadnego płacenia, dokumentów, nie wiadomo, kto jest właścicielem. Co? Co tu się dzieje? Ja jestem w szoku. Ja normalnie, wiecie, już mnie zaczyna nosić. Chodzi o to, że powinno być jakoś... Zamknięte na wczoraj od samego... O, w poniedziałek od samego już, rana. Już tak. Ten, no po weekendzie, no bo w weekend, no to wiadomo... A w poniedziałek, jeśli zaczęliśmy, chyba nic się wydamy. No, jeszcze... Mamy paść tutaj? Przygotować rezerwację. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, ale powiem wam, nie dziwię się. Jest mi naprawdę szkoda tych pracowników, ponieważ oni tak... No, oni nie są niczego świadomi i to nie jest ich wina. Nie wiedzą, kto jest ich szefem, nie wiedzą, kto im płaci, nie wiedzą, czy mają sprzątać, czy mają gotować, czy mają iść do domu. Halo? I co? A co znaczy jakieś umowy? Dobra, ja ci muszę poznać, no aj. Do południa nie będą umowy, nawet nie wie jakie. Te rękawice mi się już podarły. W ogóle to jest jeden wielki burdel. I żałuję, że się w to mam dosyć. A dosyć też. Ja już idę buty zakładać, ubieram się, idę do domu, bo to do niczego. Cholera jasna. Dlaczego takie mądre? Czemu wy się jeszcze kłócicie? Ale czy to wam coś pomoże? Halo? To trzeba wziąć pomóc trochę. A to nikt nie pomógł. No to są menadżerowie, to nie muszą zrobić. Pracowałam w kilku miejscach jako kelnerka i mój wniosek jest jeden. W każdej restauracji, gdzie właściciele i menadżerowie faktycznie pomagali nam fizycznie w zakupach, czasem w sprzątaniu, w gotowaniu, no w czym trzeba było, to te restauracje szły. Tam aż się chciało przychodzić, tam była zajebista atmosfera, tam było mnóstwo ludzi. Restauracje, w których menadżer i właściciel stał, ewentualnie odwrócił, poszedł sobie pójść do innego kąta, tam nigdy nie szło, tam był syf i tam było nieposprzątane. I taka jest prawda i tutaj jest na to kolejny przykład. Chcecie mnie wpuścić na minę? Na minę? Jaką minę? Nowy pracę teraz jest inne hodowli. Magdy Gessler, prawda? Wiadomo, że po miesiącu był nowy... Dobrze, to co mam powiedzieć pani Magdzie? Czy jutro będę dobra, okej, na razie, hej. Nie wierzę w to, co słyszę. No po prostu jestem w szoku, ludzie. Czuję się, jakbym oglądała stary odcinek Kuchennych Rewolucji, nie wiem, drugi sezon. Albo odcinek z Koniarą i Adem Kiełbasianym. No ale to było lata temu. Ja pierdile, kochana. Boję się tego finału.
karpielówka to niewątpliwie miejsce pełne tajemnic. Zespół restauracji po nocy wraca do sprzątania. Ale czy doprowadzenie kuchni do porządku wystarczy Magdzie Gessler, by przeprowadzić udaną rewolucję? Trupów w szafie jest tu przecież więcej. Kiedy uzyskałeś dostęp do konta? W dniu dzisiejszym, jak poprosiłem, bo nawet nie znałem hasła do mojej aplikacji. Ty zrobił zakupy na 380 zł? Nie wiadomo na co, tak? Nie wiem, co to jest. Przychodnia weterynaryjna. Przychodnia weterynaryjna, nie mam żadnych zwierząt, więc uważam, że nie. Właściciel restauracji po około roku dopiero uzyskuje hasło do aplikacji, gdzie widzi swoje finanse i wydatki i uświadamia sobie, co tam się w ogóle dzieje. Co może pójść nie tak? Ktoś z kartą po prostu poszedł do drewniana do bankomatu i wypłacił. Sklep spożywczy za 31,52. Tu kolejno znowu sklep spożywczy za 164 zł. Ktoś po prostu sobie płaci. Z mojego konta ktoś płaci swoje zakupy, opłaty. No. Opłaty. Czy wszystkie brudy zostały już wyczyszczone? Oto jest pytanie. Dla karpielówki to kwestia być albo nie być. Przy czym nie chodzi wyłącznie o porządki w kuchni. Co tu tak cuchnie? Zmiewa. Śmierdzi szambem. Uwielbiam panią Madziusię. Z nią nie ma żadnej w ogóle dyskusji. To jest tak zużyta, że nadaje się tylko na wypierdolenie. Tragedia. Nic się nie dotknie. Jest. Poproszę papiery. Są podpisane umowy? A dlaczego po 15 latach nie są okresy próbne? To jest ściema. To się nie liczy. Doktorze. I ona wie już, że ty chcesz zrobić wała, nawet zanim ty o tym pomyślisz. Także ja się dziwię, że ludzie dalej próbują. No. Proszę mi pokazać umowę jarzawę. To jest ta sesja, umowa najmu lokalu użytkowego. Proszę do przeczytać. Sesja umowy najmu lokalu użytkowego. Ten oświadcza, że jest to umowy najmu lokalu użytkowego zabawie na okres 10 lat. Od kiedy? To jest dzisiejszy dzień. Od dzisiejszego dnia masz prawo to być? To jest oszustwo. Powiedziałeś, że ty najmujesz lokal od stycznia. Wczoraj mi to powiedziałeś. Co to ma być? Dlaczego ty mnie oszukujesz? Marcin, ty się mi opuść, zacznij mówić mi prawdę! To jest jakaś ściema! Zaczynam mieć globus, jak widzę, co tu się dzieje i przede wszystkim jak widzę podejścia pana właściciela, który nie dość, że kręci, to dosłownie nie robi nic, żeby zmienić sytuację. To jest taki typowy Polak za granicą. Będzie narzekał, jęczał i pisał posty na Facebooku, ale żeby zmienić swoją sytuację, nie w życiu. No, a po co? Czego wypłacasz pensję? Z obrotu, jak mamy. Jakiego obrotu? Czyjego rachunku? Dzisiaj się pani Magdo dowiedziałem, że z mojego rachunku firmowego są wypłacane pieniądze. Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem, pani Magdo. Dopiero się dzisiaj o tym dowiedziałem. Znaczy nie sprawdzasz swojego rachunku? Nie miałem możliwości sprawdzenia. Nie znam człowieka, który ma rachunek, nie sprawdza, co się na nim dzieje. Wierzyłem na słowo. I ile masz lat? 48. Kto uwierzy w to, że ty nie kontrolujesz własnego rachunku i oddałeś go dobrowolnie, żeby ktoś inny operował na twoim rachunku i robił cuda, za które możesz siedzieć w więzie? Powiedz mi, kto? Panie Marcinie, mam pomysł. Proszę mi dać dostęp do tego rachuneczku. Ja tam wszystko obliczę, ja podliczę, pokoloruję, pogrubię i tak dalej. Wszystko pan będzie widział jak czarno na białym. A że tam przy okazji sobie prześlę ileś, no to chyba już panu nie przeszkadza, prawda? Jak widać. Wszystko jest w normie. Nie mogę teraz tu wyjść. No spokojnie, daj, ja ci to wpiszę. No to poczekaj. Kto uwierzy, że mój program jest prawdą? Przecież to jest nie do pomyślenia. Nikt nie uwierzy, no nikt nie uwierzy. Nie mogę się pani Magdo zalogować na moje konto. Nie wiem dlaczego. Proszę iść do banku i odwołać wszelkie upoważnienia tego pana. Magda Gessler sytuację spróbuje wyjaśnić z pomocą prawnika. Dzień dobry. Jak ja się przekonam, że on jest rzeczywiście ofiarą tej całej sytuacji, pan mi to zapewni, to ja będę kontynuować rewolucję. Jeśli nie, no to niestety muszę ją przerwać. Ja już dostałam wypieków, po prostu ten odcinek mnie przerasta, co tu się w ogóle dzieje. Ja nie jestem się w stanie skupić na jednej rzeczy, bo za 3 sekundy jest już nowa drama. Ale jejku, jak pani Madzia sobie z tym poradzi, no to już jest po prostu szacunek.
pan mecenas wyjaśni wszystkie umowy, papiery i tą ogólnie bardzo dziwną sytuację i wtedy dopiero ja będę mogła wam pomóc i dopiero pan Marcin będzie mógł prowadzić restaurację. Przykro mi ogromnie, że nie ma kolacji, nie ma gotowania, nie ma przyjemności, nie ma tej części najprzyjemniejszej, nie ma zmiany. Bardzo w wielkim bagnie jesteśmy. Po prostu narzucili takie bagno, to jest taki wstyd. Tak mi przykro. Nie no, ja nie wierzę, że pierwszy odcinek, jaki ja w ogóle oglądam i komentuję, to jest odcinek, gdzie nawet nie doszło do gotowania, bo jest tyle akcji i dram. Jezu, mi się wydaje, że tam zaraz antyterroryści przyjadą. No, to już by było naprawdę wisienka na torcie, ale emocji co nie miara. Jezu, mam nadzieję, że wam się podoba, ale naprawdę jest to stresujący odcinek moim zdaniem. Rewolucja w warszawskiej karpielówce została zawieszona na 2 tygodnie. No i co, mecenasie? Jak te sprawy wyglądają? Podsumowując, no, zostały zawarte umowy z wszystkimi pracownikami, analizowaliśmy umowę najmu i wszystko się zgadza. Pan Marcin ma tytuł prawny do korzystania z tego lokalu. Na jaki czas jest zawarta umowa? Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Pan odzyskał dostęp do... Stracił parę kilo z tego, co widzę. Troszkę tak, ale myślę, że daje sobie radę pojmować. No dobrze, dobrze, stresy czasami dobrze robią. Oczywiście, co życzymy? Czego? Wszystkiego najlepszego. Miejsce będzie dalej góralską chatą, podkręconą w swojej góralszczyźnie. Miejsce się będzie nazywała Karszma u Ceprów, czyli właściwie, bo góralami nie jesteście. Zaczyna się to fantazyjną przystawką napoleonka z musu, z wędzonego, z cypka. Potem będzie kwaśnica prawdziwa na baraninie, bardzo kwaśna, z bardzo kwaśną, prawdziwą kapustą. No i fajnie, zostaje góralski temat, także myślę, że szczególnie pracownicy w tym się odnajdą. Ja osobiście nie jestem z wielką fanką góralskiej kuchni, ale wiem, że ma naprawdę spore grono odbiorców. Chociaż z drugiej strony ja zjem wszystko w życiu, oprócz tylko arbuza. Także chyba arbuza tam nie znajdziemy, więc mogę się pojawić. Potem będą hulbety z baraniny pieczone w warzywach i do tego kasza perłowa, a potem ty się idą śmietaną i mascarpone. Zmiany? Fajne. Fajne, bardzo, bardzo fajne. Ten, no, najbardziej mi się podoba napoleonka. Tak, 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 tak. Napoleonka bardzo super. Działamy! Kochani, chciałabym tak powiedzieć wam jeszcze na przykładzie właśnie pana właściciela, który chyba dał się wkręcić w jakieś dziwne sytuacje, zaufał słowom zamiast czynom i tak dalej. Tak życie nie wygląda. Wy musicie mieć na wszystko umowy, na wszystko podpisane, kupno, sprzedaż, wynajem, makler, kaucja. Czy za rewolucyjnym tempem Magdy Gessler będą potrafili nadążyć kucharze? Dobry wieczór. Na początek doprawienia wymaga baranina. W jej przypadku to klucz do sukcesu. Pietruszka siekana, mamy zieloną? Tak. Kulpety po uformowaniu będą się smażyć. Dopiero później czeka je duszenie w towarzystwie warzyw. Pochylić się można nad zupą, czyli prawdziwie kwaśną, ale i odpowiednio doprawioną kwaśnicą. No, jak jest konieczny do kapusty? W wyrazistym charakterze będzie promować karczmę. Kwaśne, no dobre. Ja. Dobre. Przepyszna. Jak ja słucham o jakichś skwareczkach i w ogóle jakieś tu jedzonko się pokazuje takie polskie dobre, to mam ochotę jechać zatankować i one way ticket. Normalnie jakbym był zakopany. Dzięki, do zobaczenia, hej! Promotorzy z uśmiechem wracają do karczmy. W jej kuchni trwają już ostatnie prace nad niezwykłym dodatkiem do wieczornej przystawki. Karpielówka zachwytów nie wzbudzała i to nie tylko dlatego, że mało kto do niej zaglądał. O karczmie u Ceprów tak powiedzieć się nie da. Białe dawniej ściany prezentowały się chłodno, a to co na nich było bez wyrazu. Teraz wnętrze wydaje się cieplejsze, a wizualnie wiele się w nim dzieje. Jest tu wreszcie kolorowo, z mocnymi akcentami czerwieni i zieleni. Oprócz tego w oczy rzucają się folklorystyczne motywy i klimatyczne fotografie.
Bardzo podoba mi się zmiana. Uważam, że jest na duży plus. Ja w ogóle kocham naturę, kocham zieleń. Uważam, że ten kolor podbija dosłownie wszystko. Restauracja oczywiście dalej utrzymana w takim stylu nieco babcino-góralskim, ale myślę, że o to tutaj chodzi. Także na pewno jest ta przytulność. Mi się podoba, a Wam? Wnętrze nabrało więcej kolorów, ale też jest dużo kwiatów i takich góralskich typowo elementów. Wieczór otworzy Napoleonka, tyle że z musem zwędzonego oscypka i w wyrazistym otoczeniu. Przystawka to jest absolutnie coś, co mnie zaskoczyło. Różnorodność tych smaków to jest przede wszystkim petarda. Słone syra z pikantnością papryczki i ze słodyczą żelawiny. I bardzo ładnie była też udekorowana. Wszystko dobre. Ale pulpety były najbardziej ukochane przez wszystkich. No brawo dla. Brawo. Brawo. Mam nadzieję, że będzie super. Nie wierzę, żeby się to utrzymało po rewolucji, że będzie lepiej. Ja naprawdę wierzę w intuicję, szczególnie takich starszych osób i myślę, że ta pani może się nie mylić. Chociaż oczywiście co, życzymy czego? Wszystkiego najlepszego. Przepowiednia Małgorzaty zabrzmiała nieciekawie, lecz może nie będzie tak źle. Czy te góralskie smaki są utrzymane i czy mogę się pod nimi podpisać? Pani Magdo, bardzo dobrze. Tak, to znaczy? W ostatnim miesiącu utarg się polepszył o 41%. Krok w krok, że tak powiem, udaje się wychodzić z długów. Wszystkie pieniądze, które kiedyś uciekały, to teraz są już na miejscu i są rozpłynowane tak, jak sobie ja życzę. Jesteśmy teraz z płatnościami z nim na bieżąco. Nie mamy problemów. Powiedziałabym, że pierwszym krokiem do wyjścia z długów powinna być świadomość, ile tego długu jest i jak te pieniądze się rozchodzą. Także no mogę powiedzieć w tym przypadku lepiej późno niż wcale, ale można było uniknąć pewnych rzeczy. Czy kwaśnica będzie również okej? A może jej smak gdzieś się ulotnił? Zupa jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo. To? Pulpety z baraniny, z warzywami, z kaszą perłową, z rozynkami i surówka z rzepy. Smacznego. Powiem Wam, że ja się czuję dosłownie niekomfortowo, patrząc na to, że tam pani menadżerka z właścicielem dosłownie stoją nad panią Madzią i patrzą, jak zaczyna jeść i to wszystko kosztować. Nie cierpię, jak ludzie się mnie przyglądają, kiedy ja coś jem. Nie wiem, jest to dla mnie naprawdę duży dyskomfort i po prostu odechciewa się, więc nie wiem, nie mogliby gdzieś tam sobie usiąść, iść na boczek. No, Michał, w ogóle nie czuję baraniny. Nie wiem, co zrobiłeś swoim mięsem. Co się stało? Nie wiem, naprawdę nie wiem. One były naprawdę delikatne, zobacz. Nie można ich w ogóle roz... Jest zmiana mięsa ewidentna. W zubie się czuje baraninę, naprawdę. Jest przepyszna. A tu za cholerę. Sam to spróbuj, jest twarde jak pieron. Na pani Rosję tak powiem. Ja muszę skończyć jeszcze nagrywki. A ty chcesz się miziać. Twarde jak kość. To było danie, którym się wszyscy zachwycali. I też nieprzygotowanie pani, która mi podaje, która nie potrafi mówić o jedzeniu. Wybierz sobie ludzi, którzy potrafią to robić. Którzy to kochają. No, na tym ja zakończyłam wizytę. Życzę powodzenia i życzę powrotu do tego, co tu było, kiedy ja wychodziłam. Dziękuję bardzo, pani mama. Góry i doliny. Sami zadecydujecie, czy tu zjeść. Moi drodzy, cóż to był za odcinek? Oczywiście sprawdzamy, czy restauracja istnieje. No pewnie tak, bo to było przed chwilą, ale kto wie. Z drugiej strony powiem Wam tak, kolejny odcinek. Ja tu maskę tlenową przynoszę. Widzieliście, co się działo. Ja już normalnie ducha wyzionęłam praktycznie, ale naprawdę mi się podobało. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle się działo, więc teraz sprawdźmy wspólnie, co tam, jak tam. Karczma u ceprów jak najbardziej działa. Opinie 4,2. Widzę, że ostatnie są naprawdę pozytywne, jedzonko dobre, pozdrowienia dla pani Madziusi, pozdrowienia dla właściciela. Także i my życzymy chyba wszystkiego najlepszego, aby tylko do przodu, kochany, dasz radę. Ja Wam serdecznie dziękuję, naprawdę czułam się wyśmienicie nagrywając ten odcinek, więc wydaje mi się, że znalazłam coś, w czym też po prostu czuję się dobrze.
jakoś to idzie. O montażu nie wspomnę, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś to było. I chciałabym Was zapytać jak najbardziej, jakiekolwiek porady, komentarze, coś tam, ktoś tam, co lepiej, co inaczej, przyjmuję, oczekuję. Ja naprawdę mam głowę pełną pomysłów, ale żeby te pomysły realizować, no to już się zaczyna problem, kochani. Dlatego mam nadzieję, że dostanę też jakąś dawkę motywacji, za co z góry Wam serdecznie dziękuję. I no mega się cieszę, jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że odbiór będzie też taki jak najbardziej. Także buziaczki, pozdrowionka, miłego weekendu, czy tam miłego życia? No, pa!